Zakończyło się posiedzenie przedstawicieli wojska i miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Warszawie. Na Wiśle powstanie pontonowy most, który ma wstrzymać katastrofę ekologiczną. Wczoraj zapadła decyzja o pomocy dla rządu. Warszawa uzyskała wsparcie, jednak koszty pokryje sama, poinformował dzisiaj rzecznik rządu Piotr Miller. My udzielimy wszelkiej niezbędnej pomocy, w tym postawienia mostu pontonowego, przekazania dokumentacji technicznej czy niezbędnych narzędzi, takich jak rury, które były wykorzystywane w zeszłym roku, ale część tych działań będzie musiała już wykonać administracja stolicy. Od rana trwało posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem wojska i miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Wczoraj zapadła też decyzja o budowie mostu pontonowego na Wiśle. Budowę zrealizuje 50 żołnierzy, powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W trosce o bezpieczeństwo Wojsko Polskie jest gotowe, żeby przeprowadzić tą budowę w stosunkowo krótkim czasie, 3 dni, tak jak rok temu. Jednak samo zatrzymanie katastrofy ekologicznej to nie jedyny problem władz Warszawy na czele z Rafałem Trzaskowskim. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej twierdzi, że zanieczyszczenie Zatoki Gdańskiej ściekami z Warszawy doprowadzi do reakcji Danii i Szwecji. Dlatego minister złożył zawiadomienie do prokuratury o niedopełnienie i zaniedbanie obowiązków przez Rafała Trzaskowskiego. Nie mamy innego wyjścia, musimy sprawę oddać do prokuratury, tak aby zbadała, kto i z jakiego powodu zawinił i generalnie co było przyczyną, co jest przyczyną tej awarii i tego stanu. Prokuratura wszczęła śledztwo i już wczoraj policja zabezpieczała dokumenty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędzie Miasta. MPWiK chce, aby prokuratura stwierdziła, czy do awarii nie doszło w wyniku sabotażu. Jednak Rafał Trzaskowski na początku winą za awarię obarczał swoich poprzedników, m.in. Lecha Kaczyńskiego. Następnie pytany o możliwość sabotażu uznał, że nie można tego jednoznacznie ocenić. Czego nie wykluczam, natomiast oczywiście ja skupiam się przede wszystkim na pracy i nie chciałbym, żeby tego typu supozycje przesłoniły naszą ciężką pracę. Jednak dzisiaj rzecznik rządu Piotr Miller stwierdził, że nie ma sygnałów, by sabotaż lub działania terrorystyczne były możliwe.